Dobra, nie, daje się na drugie. Bardziej na ciągle. Może, może tu mazę. Piotruś podpisuje Grzesiowi właśnie plastronek ładny. Witamy Ciebie serdecznie, Piotrze, na skoczni w Skalite w Szczyrku. Powiedz mi, ile skoków oddałeś, jak Ci się dzisiaj skakało w treningach, bo rozumiem, to jest sesja treningowa przed Mistrzostwami Świata. No, tak, można powiedzieć. Pierwszy trening po zawodach nigdy nie wygląda jakoś super, ale nieźle. No, pierwszy skok trochę za bardzo do przodu, jeszcze po dużej skoczni. A tak, no to w sumie w porządku. Ujdzie, no, można powiedzieć. Jeszcze dwa dni w sumie treningu i resztę Mistrzostwa Świata. Czy wiesz już, na co będziesz kładł nacisk? Co dokładnie masz poprawiać? Nic, no. A skakać to się umie i tyle, no. Nie ma bardzo to co poprawiać. Jak się chce poprawiać, no to przeważnie nie wychodzi. Trzeba po prostu się bawić i skakać to co się umie i... No i tyle, no. Więcej nie trzeba. Skoki są za proste, żeby je komplikować, nie? Powiedz mi, zmotywowany jesteś odpowiednio? Pewnie. Motywowany zawsze jestem, także no. Energia jest? No, to też jest zawsze, także no. To akurat z tym nigdy nie ma problemu. No to pozostaje nam życzyć Tobie tylko wszystkiego najlepszego w tych Mistrzostwach Świata, abyś wypadł jak najwyżej. Jest jakieś miejsce, które by Cię satysfakcjonowało? Na przykład jakaś dziesiątka, pierwsza? Pierwsze. Wiadomo, pierwsze. Pierwsze. Nie, no. Dobra. Nie, no, żartuję. Nie ma jakiegoś tam miejsca. Raczej trzeba skakać, co się umie, a do pierwszej piętnastki, czy tam do pierwszej dwudziestki to jest też dobry wynik. Także no nie mam takiego jakiegoś nacisku, czy tam, że musi coś być lepiej, ale po prostu no trzeba skakać, co się umie. No to tego Ci życzymy, a nawet jeszcze lepszego miejsca. Dzięki. Wrocław jest ponad 1000 km od nas. Później byłoby szans na spokojny powrót, na dopracowanie jeszcze takich szczegółów, takich ostatnich elementów, które chcielibyśmy jeszcze przetestować. To trzeba było tu, nie? No wiesz.